razem martyrologii narodu polskiego. Jesteśmy zdania, że dzieci i młodzież, które mają szczęście żyć w czasach pokoju i stabilizacji, mają obowiązek dbałości i troski o pamięć tych, którzy stracili życie w niewyjaśniony i niezrozumiały dla człowieka sposób. Nam, nauczycielom, bardzo trudno wytłumaczyć wydarzenia, których bestialstwa sami nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Rozmiar zbrodni ludobójstwa jest tak wielki, że cywilizowany świat nie jest w stanie tych wydarzeń owładnąć ludzkim rozumem. Naszym świętym obowiązkiem jest przechowywanie tej pamięci i przekazywanie jej następnym pokoleniom. Dzieci i młodzież, którzy wzrastają w dobie cyfryzacji komputerów, są zobowiązani znać historię swoich rodaków mieszkających na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Ze swoistym nabożeństwem muszą odnosić się do faktów historycznych z minionych lat.